Okej, dzisiaj taki filmik na sobotę. Trochę z nudów. Na szybko Wam pokażę pod mikroskopem przekaźnik do Arduino pod 220 V, dwukanałowy. Czyli tu mamy kanał pierwszy. Jest oznaczenie. I kanał drugi, pod którym można drugie urządzenie pracujące na 220 V podpiąć. Na przykład tutaj sobie podpinam jakąś lampkę. A tutaj, nie wiem, drugą lampkę albo coś innego. Tutaj są trzy takie śrubeczki, którymi przykręcamy kabelki, które tutaj sobie podłączymy. I teraz mam do Was pytanie, do tych osób, które znają się na przekaźnikach z Arduino. Gdzie się podłącza te dwa kabelki od 220 V? Powiedzcie mi, czy tutaj i tutaj? To jest pierwsza opcja. Tu i tu. Czy tutaj i tutaj? Czy może tutaj i tutaj? I co on wtedy załączy mi? Ten obwód. Pod jedynką i załóżmy, że to jest raz, dwa, trzy. Jedynka, trójka. Trzy, dwójka, trójka. Bo tutaj nie ma opisanego. Dajcie mi znać w komentarzu, jak ktoś wie, jak to tutaj podłączyć. Dwójka, trójka. Podejrzewam, że dwójka i trójka, bo wtedy zamknie mi na dwójce i trójce. Także czekam na komentarze od osób wiedzących, o co chodzi. No i lecimy dalej. Tu mamy oczywiście te przekaźniki. Hongwei. Parametry tego przekaźnika to 250 V, 10 A. I 10 A, 125 V AC lub 30 V DC, 28 V DC. Natomiast tutaj już od strony płytki mamy jakiś tranzystor, dioda. To są już takie zabezpieczenia tutaj. Dwa te optoizolatory, jakoś tak się to nazywa, które zabezpieczają nasze Arduino przed tym, że jak się uszkodzi przekaźnik, żeby 220 V nie poszło na Arduino. Jakieś tutaj mamy rezystorki, dioda, która symbolizuje, czy działa nam kanał pierwszy, czy jest włączony, czy wyłączony. Z drugiej strony mamy tak samo, też jakiś tranzystor, dioda, dwa rezystory i dioda, która świeci, IN2. I tutaj mamy podłączenie od Arduino i z Arduino wychodzi podgięte masa VCC 5 V i tutaj zapodajemy na IN1 albo IN2. Stan niski lub wysoki. I teraz zagadka dla Was. Bo jeszcze tego, tak w 100% tego przekaźnika nie rozkminiłem. Mamy tutaj zworkę na górze. Widzicie? To jest zworka. Ona jest teraz podłączona. Może zrobię tak. Pół na pół zrobię, żeby było widać trochę zworki i trochę napisów. I ona jest teraz podłączona niby RYVCC, VCC. W ten sposób. GND jest niepodłączone. I powiedzcie mi teraz, co by się stało, jakbym tą zworkę przełożył na VCC GND. Czy to o to się rozchodzi, że ten przekaźnik może działać na jakby, nie wiem jak to powiedzieć, gdzieś oglądałem filmiki
na trybie niskiego czuwania, czy jakoś tak, że mało wtedy energii będzie zużywał? Proszę Was, jeżeli ktoś się zna na takich przekaźnikach z Arduino, żeby mi podpowiedział, o co chodzi z tą wzorką dokładnie. To jest pierwsza kwestia, bo tutaj to wiem, jak podłączyć już z Arduino bez problemu. I jeszcze, żeby nie uwalić tego wszystkiego, jak podłączyć 220, do których? Liczmy, że to jest 1, 2 i 3. 2, 3, czy może 1, 3, bo na pewno nie 1, 2. Tak mi się wydaje. Okej, to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.